ferie, czas na odpoczynek i fajnie spędzony czas. I takie były właśnie fajne ferie, jakie dla dzieciaków przygotował poseł na Sejm RP Marek Opioła przy wsparciu Banku Żywności w Płocku oraz sponsorów. Dla ponad 40 dzieci ze świetlicy z Płocka przygotowano mnóstwo atrakcji w stadzie ogierów w Łącku. To są wolontariusze Banku Żywności, dzieciaki z naszych świetlic środowiskowych, z których na co dzień współpracujemy. Mamy to fajne szczęście, że współpracujemy z biurem pana posła Opioły. Duża część organizacyjna jest po ich stronie, ale i po naszej również. Dzięki takiemu współdziałaniu możemy dzieciakom zorganizować ferie. Co roku fajniejsze te ferie. Praca wolontariacka jest taka dosyć skomplikowana i specyficzna. Nie można tylko wymagać, ale czasem trzeba nagradzać. To jest taka forma relaksu i to jak szefowa to nazwała, nazwaliśmy to fajne ferie. Dla nas to jest tak jakby realizacja programów z poprzednich lat, bezpieczne ferie i wakacje. Mimo chłodnego dnia dzieciaki spędziły miło czas. Atrakcji nie brakowało. Wizytę rozpoczęło oglądanie bryczek, z których kiedyś często korzystano. W stajniach natomiast można było posłuchać opowieści o aktualnie tam przebywających koniach, poznać ich historię, życiorys. Nie brakowało pytań dotyczących koni, o to, co mogą, a czego nie mogą. Krótko mówiąc, wszystko interesowało uczestników wyprawy. Na dzieciaki na każdym kroku czekało coś wyjątkowego, coś, co bardzo się podobało i koniecznie trzeba było to uwiecznić na zdjęciu, by mieć co wspominać, ale także pokazać najbliższym i znajomym. W tej chwili na naszym stanie jest 39 ogierów, z tym, że tutaj na miejscu mamy mniej więcej połowę, natomiast druga część jest w dzierżawie u terenowych hodowców. Oni prowadzą tak zwane punkty kopulacyjne, do których przyjeżdżają klacze dla odmiany z ich okolicy, no i w ten sposób jest zorganizowana terenowa hodowla koni. Ja mam nadzieję, że radość jest obopólna, dlatego że my bardzo lubimy gości, którzy nas odwiedzają, a dla dzieci niewątpliwie jest to atrakcja, no bo nie mogą na co dzień się spotykać i z hodowlą, i z końmi, no i z przepięknym terenem, którym my akurat dysponujemy. Dla najmłodszych uczestników fajnych ferii nie lada atrakcją była jazda na kucyku, bo jak podkreślają specjaliści, przynosi to same korzyści. Ta hipoterapia, tak, wspomaga szczególnie dzieci niepełnosprawne, ale nawet dla takich dzieci. Przede wszystkim dzieci nabierają bardziej pewności siebie. No jest to przede wszystkim też dla nich miłe, tak, dzieci lubią kontakt z koniem. Koń jest ciepły, przyjazny dla dzieci, także no, jest dużą atrakcją. No i zawsze dzieci raczej są szczęśliwe, tak, jak przyjrzał do koni.
dzieciaki same przyznają, że atrakcji nie brakowało i trudno wybrać to, co było najfajniejsze. Na początku zwiedzaliśmy bryczki, później wchodziliśmy do stajni, patrzyliśmy na konie. Pan opowiadał, ile dany koń waży, jak się nazywa, jakie jest postury i ile on na przykład ma lat. No i teraz czekam w kolejce, żeby jechać na koniu. Ognisko jest fajne i tabliczka była fajna też. A co jeszcze ci się podobało? Ognisko też. O, te konie jeszcze był fajny, jakby na nim się przejechać. Jeszcze nie na koniu. Konie. Które? Gdzie, w którym miejscu najbardziej? Te małe. Kucyki? Mhm. Jak jechaliśmy dorożką. Tak. A tobie? Też, jak jeździliśmy koniami. Akcja Fajne Ferie powstała pod koniec ubiegłego roku. Postanowiliśmy na Boże Narodzenie wysłać z życzeniami inicjatywę, przygotować mówiące o tym, żeby nas wsparli darczyńcy, za którym bardzo serdecznie dziękuję, żebyśmy mogli dla dzieci z miasta i nie tylko Płocka, ale z okolic, ze Świetlic, czyli dzieci, które nie mają możliwości pojechać na ferie normalnie w pełni, tak samodzielnie. Chcieliśmy im zrobić taki jeden dzień fajnych ferii, stąd powstała taka akcja i właśnie dzisiaj ją tutaj gościmy w Łącku, w stadnie, dzień dobry, ogierów. Nie, tak, żeby dzieci poczuły, że są ferie, że mają wolny czas, że mogą spędzić czas jeżdżąc na kucu, na ajdzie, bryczką, pojeździć przy ognisku, zjeść ciepłą kiełbasę, no i żeby się poczuły, że są po prostu szczęśliwe i że wakacje i ferie można spędzać inaczej niż w domu przed telewizorem czy siedząc na kanapie. Dzień w stadzie ogierów w Łącku zakończyło ognisko, pieczenie kiełbasek i wspólne zdjęcia.